Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy szkołą muzyki, czyli szkołą, która kształci nie tylko dzieci, ale dajemy możliwość rozwoju wszystkim osobom, które gdzieś mają w sobie taką potrzebę, kiedyś chciały, a nie miały odwagi, więc jesteśmy taką szkołą, która jest otwarta dla dosłownie każdego, od takiego malutkiego, bo nawet dla kobiet w ciąży, po zajęcia, a aż po seniorów, osoby, które po prostu na emeryturze pragną zrobić coś dla siebie. Ile trzeba poświęcić swoich środków pieniężnych, żeby otworzyć taką szkołę? No, muzycy to też taki... On chyba zawsze mało intratny zawód, tak? Więc często. Ale to się zmienia, dzięki Wam. Dysponuje. Mamy nadzieję. Znaczy, jeżeli chodzi o własne środki, około 20 tysięcy, 30 wystarczy, bo my jesteśmy w stanie wspomóc na starcie. Wyposażyć 20-30 tysięcy to bardzo mało, bo przecież instrumenty same też kosztują kupę kasy. Tak. Czy ewentualnie liczycie, że muzycy, którzy pojawią się w tej szkole, będą użyczać swoich instrumentów? Nie, my mamy... To może przytoczę, jak to wygląda. My potrzebujemy jako pracodawcy lokalu, w którym są schludne podłogi i białe ściany. Resztę wyposażamy my z własnych środków i wynajmujemy je franczyzobiorcy w ramach trwania, bo właśnie, żeby jak najbardziej zmniejszyć ich ryzyko na starcie. Jak ktoś się nie sprawdzi w prowadzeniu biznesu, to po prostu na to miejsce będzie inny franczyzobiorca i dalej prowadzi biznes. Tak? Także czyli jest taka możliwość, takiej cesji umowy, tak? I wtedy ktoś wskakuje. To jest praktykowane, ponieważ muzycy to są przede wszystkim pasjonaci właśnie muzyki. Jeżeli mieliśmy taką okazję, że dziewczyna próbowała dostać się do jakiejś orkiestry, nie wierzyła się, dostała się. I my jesteśmy ludźmi, którzy nie zamykamy, jakby mamy umowę, wiadomo, ale nie zamykamy drzwi rozwoju. Jeżeli ktoś nie czuję tego, że chciałby jednak robić coś innego, to jakby no z pracownika, jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika, prawda? Tak, tak, tak. Jeżeli mamy taką trzysalową szkołę, czyli małą szkołę na 100 paru klientów, to zarobki będą oscylowały od 8 do 15 tysięcy miesięcznie. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, a dzisiaj moimi gośćmi jest Marta i Marcin z firmy Artys. Cześć, witam. Cześć, witam Was. Dziękuję pięknie, że zgodziliście się na dzisiejszy wywiad i na zaprezentowanie swojej firmy. Zacznijmy od tego, czym Wy się zajmujecie. Czym Wasza firma się zajmuje? Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy szkołą muzyki, czyli szkołą, która kształci nie tylko dzieci, ale dajemy możliwość rozwoju wszystkim osobom, które gdzieś mają w sobie taką potrzebę, kiedyś chciały, a nie miały odwagi, więc jesteśmy taką szkołą, która jest otwarta dla dosłownie każdego, od takiego malutkiego, bo nawet dla kobiet w ciąży, po zajęcia, a aż po seniorów, osoby, które po prostu na emeryturze pragną zrobić coś dla siebie. Ile lat jesteście już na rynku? Szkołę otworzyliśmy zaraz po studiach w 2010 roku w Szczecinie. Od zera zupełnie, mieliśmy tylko siebie i dwa pianina, żona z pianistką, jestem wokalistą, poznaliśmy się na zajęciach tego typu. Pasja do nauczania sprawiła, że firma bardzo się rozwinęła, szybciutko zatrudniliśmy innych nauczycieli. I przed COVID-em w 2019 roku mieliśmy 700 klientów, 50 nauczycieli, także całkiem taka duża, prężna firma. Gdzie ta firma istniała? W Szczecinie. I wtedy też pojawił się pomysł na franczyzę, na tego typu koncept. Zawsze bałem się tego rodzaju biznesu, na zasadzie, że damy komuś know-how, a po paru latach ktoś już stwierdzi, że wszystko wie i zdejmie szyld, nie będzie nas już potrzebował. No i pójdzie swoją drogą, a my zostaniemy jakby z tym, co mieliśmy wcześniej. Postanowiliśmy wprowadzić zupełnie nową ideę. Coś innego, mianowicie bardzo bogatą ofertę, nie wiem jak to powiedzieć, jakimi ładnymi słowami. Bogatą ofertę, ale która nas wyróżnia pod tym względem, że nasza szkoła jest, mimo że artystyczna, to organizacyjnie jest to naprawdę, moim zdaniem, majstersztyk zrobiony przez Marcina, ponieważ mamy skrojone na miarę panel klienta, to nie jest żaden gotowiec, to było coś, co rzeczywiście... było realizowane, robione na potrzeby naszych klientów. Czyli nie dostosowaliśmy się do pewnych standardów, ale te standardy wypływały od potrzeb klientów i my na to odpowiadaliśmy w pewien sposób. Więc z jednej strony idea, a z drugiej właśnie ta organizacja i dopiero to razem połączone, sklejone dało nam taką pewność, że ten produkt będzie dobry także dla innych i w czystym sumie nie możemy go polecić. Jasne, czyli w tej chwili rozwijacie się w zasadzie tylko poprzez franczyzę, tak? Poszukujecie franczyzobiorców na terenie kraju. Tak jest. Ta nasza duża szkoła została oddana właśnie naszym nauczycielom na franczyzę. W Szczecinie obecnie są 4 szkoły, 7 franczyzobiorców, bo w niektórych placówkach działa kilka osób.
Mamy trzy placówki, trzy francuskie placówki w Poznaniu. Mhm. Do tego Łódź, Bydgoszcz, Warszawa. To ile jest już punktów w tej chwili w Polsce? W końcu jest 9, 10 w drodze. Mhm, no to sporo. 10, 11, bo również Katowice mają ochotę, Wrocław się otwiera przed nami. Więc... Czyli już są jakieś zaawansowane rozmowy na temat kolejnych otwarć. W jakich miastach można otworzyć taki punkt? Najłatwiej to otworzyć w mieście dużym. Przede wszystkim patrzymy na możliwości zatrudniania nauczycieli, bo w małych miejscowościach jest to troszeczkę trudniejsze. W dużych są akademie muzyczne, gdzie mamy taki coroczny dopływ nowych osób, tak, studentów. Zwykle chcemy otwierać jedną placówkę na 100 tysięcy osób. Więc w dużych miastach może być kilka placówek, w mniejszych troszeczkę wiadomo mniej. Także na razie otwieramy się na miasta powyżej 200 tysięcy. Czy w każdej takiej szkole są różne profile jakby nauczania, że nie wiem, chciałbym się nauczyć grać na gitarze, znajdę tam swoje miejsce, chciałbym nauczyć się grać nie wiem, na skrzypcach, znajdę tam swoje miejsce również? Tak, ponieważ mamy taką misję, żeby przybliżyć człowieka do muzyki na każdym etapie życia. W związku z tym ktoś, kto do nas przychodzi i nie wie do końca jak i to jest jego pierwsze zatknięcie, to my chcemy, żeby w tej szkole pokazać mu różne możliwości, takie mocno profesjonalne, takie nazwijmy to hobbystyczne, ale w dobrym rozumieniu tego słowa, czyli nie do końca byle jak, tylko rzeczywiście była duża swoboda w tym wszystkim. Mamy także takie certyfikaty brytyjskie, także to jest taka szkoła, gdzie rzeczywiście każdy może przyjść i każdy tutaj zostanie odpowiednio pokierowany i zaopiekowany. I teraz rolą właśnie franczyzobiorcy jest pokazanie tych możliwości, jest upilnowanie, to może takie kolokwialne słowo, ale troszeczkę tak, żeby nauczyciele, którzy pracują w szkole, podzielali naszą misję, naszą ideę wprowadzenia tego wszystkiego, żeby ta komunikacja, którą dajemy w reklamie, w tym co mówimy także na naszym kanale YouTube, że o tym jacy jesteśmy, że to rzeczywiście miało potwierdzenie w tym, co robimy po prostu w każdej jednej placówce. Wam było dosyć łatwo otworzyć taki biznes, bo wy żeście przekuli swoją pasję jakby w biznes. Ale czy franczyzobiorcą waszym może zostać człowiek, który ma, nie wiem, uszkodzone uszy, że tak powiem, nie zna się zupełnie na muzyce, ale jest dobrym jakby menadżerem, jest w stanie to ogarnąć pod względem zatrudnienia odpowiednich osób? Mamy jedną taką osobę, która jest bardzo z nami blisko współpracowała i zaufaliśmy jej, tylko ona ma także wsparcie muzyków, bo właśnie to się dzieje w jednej z placówek szczecińskich, gdzie mamy czterech franczyzobiorców w jednym lokalu. I oni sobie tam na zasadzie współpracy pomagają. Jeżeli zupełnie nie ma się pojęcia na temat muzyki, to byłoby to trochę trudne, ponieważ trzeba jednak zatrudnić kadrę, trzeba przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, trzeba mieć jakieś pojęcie o tym, co ten człowiek do nas mówi, prawda? Więc... Ale wy jako sieć, jako właściciele sieci nie jesteście w stanie w takim czymś pomóc, bo tak naprawdę to wam się bardzo, bardzo ogranicza jakby i dostęp do tych franczyzobiorców. Znaczy to ogranicza, tak, no niestety mamy też... prawo podatkowe, jakie mamy i pewne tego typu problemy. Sam muzyk, jeżeli prowadzi zajęcia, jest zwolniony z VAT-u na przykład, tak? Jeżeli zatrudnia nauczyciela, już nie. Więc nie nauczyciel z VAT-u zwolniony nie będzie, a konkurować musimy z korepetycjami, czyli trochę z szarą strefą, że tak powiem, bo jednak to są ludzie, którzy nie sprowadzają podatku, i z małymi szkołami, które są podmiotowo zwolnione z VAT-u. Więc troszeczkę przez wzgląd na tego też typu kwestie, w których też pomagamy, bo też mamy pomoc prawną w ramach naszej franczyzy, pomoc biznesową, podatkową, tak? Też to jest jeden z aspektów, który należy wziąć pod uwagę, więc na dzień dzisiejszy raczej szukamy wyłącznie muzyków i to najlepiej z jakimś jeszcze dyplomem. Jasne. Marta wspomniała, że w jednym lokalu macie czterech franczyzobiorców. Jaki jest sens otwierania takich szkół, gdzie jest czterech franczyzobiorców w jednym miejscu? To nie jest tak, że ci franczyzobiorcy zaczynają się kanibalizować w pewnym momencie? Absolutnie. To jest fajna współpraca, ale to też, to zależy od lokalu, ponieważ my jesteśmy takimi ludźmi, którzy uznają taką zasadę win-win. Każdy tutaj i to jest win my, win franczyzobiorca, win klient, win nauczyciel, tak? No nie jest, i to naprawdę są puste słowa. W związku z tym, jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że mamy sobie wspólnie pomagać i, że to powiem, nie robić czegoś brzydkiego do jednego gniazda, no to wtedy zawsze ta współpraca, nawet jeżeli jest czterech franczyzobiorców w jednym lokalu, ona jest udana. Ale jak to wtedy wygląda? No, ja rozumiem, że wtedy muszą się jakoś podzielić instrumentami, tak? Że jeden organizuje właśnie, nie wiem, gitarę, drugi organizuje skrzypce, a trzeci fujarkę, tak? Znaczy i właśnie to jest taki problem, który też wziąłem pod uwagę. U nas ciekawie wygląda system pozyskiwania klienta, mianowicie on wchodzi na nasz panel klienta, zasady nie dzwoni, tylko wchodzi i wybiera nauczyciela z całej listy.
Także każdy franczyzobiorca zatrudnia nauczycieli swoich, wrzuca ich na panel klienta, że tak powiem, też kolokwialnie, tak? I to klient wybiera nauczyciela, który jest najlepszy. Także, no tak, ale w danej placówce, no bo tak, ja rozumiem, że ten nauczyciel nie występuje online, jakoś tam przez jakiś portal, nie, tylko w danej placówce. I po prostu klient wybiera nauczyciela najlepszego dla siebie, a nie jest na zasadzie, że rzucają się franczyzobiorcy na telefon, kto pierwszy odbierze, ten ma klienta, tak? Tylko po prostu rywalizują, ale w taki sposób, że tak powiem, sportowy, pokojowy, tak? Czyli starają się jak najlepszy nauczycieli u siebie zatrudnić, żeby... Mają też podział sal uczciwie wykonany i faktycznie też jest podział instrumentów. Jest jeden gitarzysta, franczyzobiorca i on ma tylko gitarzystów. Inny... Mamy dwójkę pianistów, bo akurat na fortepian jest największe zainteresowanie, więc tych pianistów mamy tam więcej, a czwarta franczyzobiorczyni ma wokalistów, perkusistów. Czyli w zasadzie franczyzobiorca tak samo miło jest, jak pracuje, jak, sam jako nauczyciel tak samo, tak, jeżeli jest muzykiem. Tak. To jest najlepiej. I najlepiej wykonuje swoją pracę wtedy, prawda? Zresztą my właśnie takich osób potrzebują, które mają dużą pasję, dużą chęć działania, ale gdzieś tam boją się właśnie tej całej administracji i tego przerasta ich po prostu to, w jaki sposób w ogóle zacząć, nie? No tak, no też samemu jest ciężko nakręcić aż taki marketing, jak robi sieć, tak? No to jest chyba najważniejsze dzisiaj, żeby klienci pchali się drzwiami i oknami, tak? Do takiej placówki. Jak wygląda system pozyskania lokalu? Jaki to musi być lokal? Jaka powierzchnia lokalu jest Wam potrzebna? Dużo zależy od tego, jakie cele ma sam franczyzobiorca, jak dużą będzie chciał mieć firmę, na ile się czuje. Minimum, jakie proponujemy, to są 3 sale dydaktyczne. Mogą to być sale dosyć małe, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne. 10-12 metrów kwadratowych wystarcza. Na zajęcia grupowe od 30 metrów do 50, powiedzmy, prawda? Na te zajęcia kameralne grupy. Czyli lokal od 40 metrów kwadratowych w sumie do 100. Takie, ale są też franczyzobiorcy, którzy mają większe lokale, tak? Ten, o którym mówiłem, jak mieliśmy 700 klientów, to mieliśmy 620 metrów kwadratowych. No to potężny lokal. Też było czy taki lokal musi spełnić jakieś specjalne warunki, nie wiem, wyciszone ściany, wyciszone drzwi, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał w tych salkach? No to był zawsze duży problem. Wyciszenie jest strasznie drogie i totalnie się nie kalkuluje do tego stopnia, żeby zrobić takie jaj, tak jak mają studia nagrań. Troszeczkę staramy się wygłuszyć lepszymi drzwiami, faktycznie, tak, ale pewne rzeczy, no, pewne rzeczy trzeba... Mamy też pewne standardy, które pomagają nam, żeby ten dźwięk nie niósł się aż tak bardzo, żeby osoba, która też przybywa dużo, jednak na nauczyciel pracując, dużo jest z dźwiękiem. Jasne. Więc jakby dbamy bardzo o to, żeby on miał fajny komfort. Więc mamy pewne swoje patenty, które pomagają w tej akustyce. Natomiast kiedyś też myśleliśmy o tym, że to może przeszkadzać innym uczniom i na korytarzu, ale okazuje się, że to jest duży atut, ponieważ ludzie wchodzą, czują też ten klimat fajne szkoły. Jasne. Że to nie jest korepetycja, właśnie to nie jest w domu gdzieś, tylko że oni czują tą muzykę, jakby to jest taka aura. Taka sterylność w nauce też później przeszkadza na koncercie, tak? Gdzie jest harmider, czasami tak, ktoś komuś telefon zadzwoni, tak? Czy ktoś szepnie, czy wyjdzie, czy nie, czy kichnie, tak? I po prostu nawet takie rozpraszacze uwagi na co dzień w jakimś stopniu przyzwyczajają nas do tego. Ale to musi być lokal wolno stojący, czy to musi być jakiś handlowo-usługowy lokal, czy to, nie wiem, może być na trzecim piętrze w bloku u kogoś, no bo już wtedy rozumiem, że wojna z sąsiadami murowana jest. My mieliśmy kiedyś wojnę z sąsiadem, zaczynaliśmy w domku w Bliźniaku i był sąsiad, który bardzo nie chciał, bo bał się, że nie sprzeda kiedyś tego domu, przez to, że będzie szkoła muzyczna za ścianę, także mieliśmy dużo nieprzyjemności. Nie wiem, czy można o wszystkich mówić. Na forum. Z którymi się na pewno dzielimy. Tak, ale było na pewno nieprzyjemnie. Niedawno, rok temu, otwierał się lokal na parterze w bloku z wielkiej płyty. Ktoś przystosował parterowe chyba mieszkanie jako lokal z wejściem z zewnątrz. I zaproponowałem franczyzobiorczyni, żeby przed otwarciem jeszcze lokalu poszła do sąsiadów i po prostu powiedziała, jak się na to zapatrują. Jaka była reakcja sąsiadów? Nie było problemu, o dziwo, i do dzisiaj tam współpracują, tak? Jasne. Tylko trzeba... Sąsiad na złość nie zalewa tego lokalu teraz w tygodniu. Ale nasz już potrafił to zrobić. Zwróć uwagę, że to było na samym początku. Teraz też dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak rozmawiać z ludźmi. Wiemy, czego się boją, a co jest nieprawdą. To znaczy, jakby boją się rzeczy, których nie ma, może, tak? Bo ludzie mają wyobrażenie, że to będzie bardzo taka rockowa muzyka, ostra. A często nasze zajęcia to jest po prostu
prostu jeden na jeden z przedszkolak, co on, jaki on hałas może na pianinie czy na gitarze wygenerować. Mhm. No minimalne. Mhm. Więc, no więc tutaj jakby też sprzedajemy te, znaczy, te case'y ludziom, że wiedzą jak rozmawiać po prostu. Bloki mają ten problem, jeszcze tak wtrącę, że popołudniami ludzie wracają do domu, tak? I wtedy my też zaczynamy grać. Bo raczej też szkoła popołudniowa. Czyli na pewno lepszy jest lokal wolnostojący jakiś. Lub taki nawet biurowy, bo przecież księgowemu nie idziemy przeszkadzać, bo księgowy będzie o 15. Oczywiście, że tak. W biurowcach tak samo. To nie musi być jakiś prestiżowy punkt od frontu, że, bo ktoś, kto idzie na lekcje nauki, nie wiem, gry na instrumentach, nawet wejdzie na któreś tam piętro, tak? Bez to, żadnego problemu. To, co teraz się bardzo sprawdza, jako my, jako rodzice też to testujemy, to bliskość przede wszystkim od miejsca zamieszkania, więc niekoniecznie to musi być właśnie jakiś prestiżowy budynek, tak jak powiedziałeś, ale gdzieś na jakichś peryferiach. Jasne. Ważne jest, żeby nauczyciel miał fajny dojazd do pracy, miał tam fajny komfort, ale też, żeby ten klient miał gdzie zaparkować. No właśnie, dla mnie przynajmniej to by było bardzo istotne, żeby były te miejsca parkingowe przy każdym jednym biznesie. Tak jest. I na to zwracam uwagę. Jak Ile trzeba poświęcić swoich środków pieniężnych, żeby otworzyć taką szkołę? No, muzycy to też taki chyba od zawsze mało intratny zawód, tak? Więc często... Ale to się zmienia, dzięki Wam. Mamy nadzieję. Znaczy, jeżeli chodzi o własne środki, około 20 tysięcy, 30 wystarczy, bo my jesteśmy w stanie wspomóc na starcie. Wyposażyć 20-30 tysięcy to bardzo mało, bo przecież instrumenty same też kosztują kupę kasy. Tak. Czy ewentualnie liczycie, że muzycy, którzy pojawią się w tej szkole, będą użyczać swoich instrumentów? Nie, my mamy... To może przytoczę, jak to wygląda. My potrzebujemy jako franczyzodawcy lokalu, w którym są schludne podłogi i białe ściany. Resztę wyposażamy my z własnych środków i wynajmujemy je franczyzobiorcy w ramach trwania, bo właśnie, żeby jak najbardziej zmniejszyć ich ryzyko na starcie. Jak ktoś się nie sprawdzi w prowadzeniu biznesu, to po prostu na to miejsce wejdzie inny franczyzobiorca i dalej prowadzi biznes. Tak? Także czyli jest taka możliwość, takiej cesji umowy, tak? I wtedy ktoś wstępuje. To jest praktykowane, ponieważ muzycy to są przede wszystkim pasjonaci właśnie muzyki. Jeżeli mieliśmy taką okazję, że dziewczyna próbowała dostać się do jakiejś orkiestry, nie wierzyła się dostała się. I my jesteśmy ludźmi, którzy nie zamykamy, jakby mamy umowę, wiadomo, ale nie zamykamy drzwi rozwoju. Jeżeli ktoś nie czuję tego, że chciałby jednak robić coś innego, to jakby no z pracownika, jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika, prawda? Tak. I więc jakby pozwalamy pod warunkiem, że mamy tutaj na to miejsce wspólnie działamy, znajdujemy kogoś, kto się zaopiekuje, bo jednak te dobro dzieci jest dla nas bardzo ważne, jasne, żeby nie zamykać całej szkoły, bo ktoś jednak nam zaufa. No i dla mnie najważniejsze, żeby franczyzobiorca rozumiał, że ważna jest inwestycja w reklamę. Tak? Czyli te 20 tysięcy to jest na przystosowanie tych ścian i podłóg oraz na pierwsze miesiące czynszu za lokal, bo to są największe koszty w tym momencie, i reklama. My też organizujemy marketing, reklamy, kwestia budżetów. Mhm. Czy zakładacie jakąś wysokość czynszu, który się sprawdza przy takich lokalach? Tak, mamy pewne, też jest takie głębsze know-how, więc nie mogę powiedzieć konkretnie, bo to za parę lat może się zdezaktualizować, prawda? Więc tak, oczywiście. Zwykle przeliczamy koszt jednej sali w lokalu, nie metra kwadratowego, bo to nie ma czasem znaczenia. Czasem na małej powierzchni jest kilka salek i można zrobić tam wiele zajęć, a czasem na dużej powierzchni jest jedna, dwie salki, jasne, których nie można, także open space się na zupełnie nie sprawdzą, prawda? Na jaki czas jest zawierana umowa franczyzowa? Mamy czas nieokreślony, półroczne wypowiedzenie umowy w razie czego, także też... Czyli po pół roku, jeżeli komuś nie pasuje ten biznes, no bo nie każdy się nadaje do takiego biznesu, możecie się rozstać. Tak jest. Bez żadnych konsekwencji, czy są wtedy jakaś rekompensata finansowa za wyjście z takiej umowy? My na początku dajemy pewną karencję w opłacie franczyzowej. I po prostu, jeżeli ktoś się zrezygnuje przed upływem 2 lat, będzie musiał te różnice między karencją a normalną ceną nam zwrócić. Karencja to 350 zł miesięcznie. Przez rok to się nazbiera około 3-4 tysięcy, tak? To nie są duże pieniądze. To nie są duże. Właśnie zależało nam na tym, aby nie bali się tego biznesu, nie bały się osoby, które dopiero zaczynają. Ale to 350 zł to są wszystkie koszty, które się ponosi do waszej sieci? Nie, no to nie miesięcznie jest. Tak, bo my zarabiamy na każdym kliencie, tak? Znaczy, ja zarabiam na każdym kliencie. Mamy marżę. Czyli dodatkowo oprócz tej kwoty 350 zł macie prowizję od każdego klienta, który do Was przychodzi. Tak jest. Jak wyglądają stawki u Was w poszczególnych franczyzobiorców? Czy macie stałe ceny, czy każdy franczyzobiorca ustala sobie ceny na swoim rynku indywidualnie? Raczej my je ustalamy, ale z franczyzobiorcą, bo dużo zależy też od tego, jakie to jest miasto, prawda? Warszawa jest troszeczkę droższym miastem, jeżeli chodzi o lokale, tak, niż inne, dlatego Warszawa ma drożej.
My mamy pewną opłatę za szkołę, zwaną opłatą stałą, czy czesnym, czy abonamentem, a dodatkowo klienci jeszcze opłacają lekcje wybranego nauczyciela. Bo u nas można mieć lekcje troszeczkę tańsze, troszeczkę droższe, albo to bardzo drogie, w zależności od tego, jakie kwalifikacje klient potrzebuje. No tak, i chyba też chodzi o to, że mogą być lekcje, tak jak mówiliście, indywidualne, gdzie siadamy bezpośrednio z nauczycielem, ewentualnie jesteśmy w jakiejś większej grupie, tak? Tak. Teraz. Te największe grupy, ilu osobowe są? Grupowe zajęcia to są najczęściej zajęcia dla maluszkowe, czyli dla takich rodziców z dziećmi. Mhm. To jest tak rytmika, ale także zajęcia gordonowskie. No i to są takie do 12 osób maksymalnie w grupie. Mhm. Natomiast teraz wprowadzamy także zajęcia grupowe, nauki gry na instrumentach, ponieważ cały czas się rozwijamy, szukamy nowych rozwiązań i ostatnio właśnie odkryliśmy taką nową metodę, która bardzo z nami rezonuje, w związku z tym będzie możliwość uczenia się także w małych 3-4 osobowych grupach, bez utraty jakości, to jest jasne. Ważne. A jak wyglądają koszty, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie abonamenty, o te wszystkie czesne, ile to kosztuje u Was? Mniej więcej. No, taki abonament, załóżmy w Szczecinie, to jest około 150 zł miesięcznie za lekcje 45 minutowe plus koszt tego nauczyciela. Czyli razem to się jakieś 300-400 zł w takich. Za ile lekcji? Za jedną lekcję 45 minutową w tygodniu. Jeden na jeden, tak? Jasne. Czyli tam wychodzi około niecałe 100 zł powiedzmy na lekcję, w tym dzisiaj w 2023 roku, tak? Myśleliście o tym, żeby stworzyć ten system nauki online, że nie wiem, te wszystkie szkoły, które są u Was, łączą się, nie wiem, macie tutaj grupę 10-osobową, tu 20-osobową, nagle macie, nie wiem, w każdej szkole, nie wiem, ekran, gdzie jest jeden nauczyciel, który siedzi u Was w centrali i wtedy zmniejsza to jakby koszt nauki dla potencjalnego klienta Waszego? Nie myśleliśmy o tym, ponieważ bardzo nam zależy na tej jakości. I chcemy się dość mocno zawęzić naszą ofertę, żeby Artys był taką szkołą, gdzie właśnie wiemy, jaki produkt dajemy i nie chcemy się bardzo rozdrabniać na różne możliwości. Więc nie mamy, natomiast nasza szkoła oferuje poprzez swój właśnie autorski panel klienta taką bardzo fajną opiekę merytoryczno-dydaktyczną, powiedziała, dla rodzica, ponieważ każdy ma swój panel klienta, ma tam historię nauczania ucznia, ma filmiki instruktorzowe, które są przez nas kręcone z naszymi nauczycielami, czy one są jakby takim pewnym źródłem informacji dla rodzica, że nie musi tam gdzieś buszować i nie wie tak naprawdę kto ma rację, bo my to autoryzujemy, więc to jest coś, co jakby dajemy takie fajne dydaktyczne wsparcie i myślę, że to jest to, co jakby rodzic potrzebuje uzyskać właśnie tego, co szuka w tym internecie. Bo ja rozumiem, że te dojazdy i to wszystko to jest męczące, natomiast my tak komunikujemy, tak jakby opowiadamy o tym, jaka to jest wartość jednak w jeden na jeden, tak, że rodziców to przekonuje po prostu i oni chcą, bo nauka muzyki to nie jest tylko samogranie, to jest jeszcze szereg różnych innych wartości, które my dajemy po prostu poprzez bycie z drugim człowiekiem. Jasne. Czy Wasz franczyzobierca ma możliwość skalowania tego biznesu? Czyli nie wiem, otworzy pierwszą szkołę, ona zaczyna się fajnie kręcić, otworzy sobie kolejną? Możliwość ma, tylko też nie zawsze muzycy chcą. Bo muzyk to taki zawód, że jakby nie musimy zamykać się wyłącznie na nauczanie. Często są to osoby koncertujące. Są tak zwane też joby, tak? Czyli śluby, pogrzeby, inne imprezy okolicznościowe, gdzie też sobie dorabiają i ostatnio się często spotykamy z muzykami, którzy chcą zachować, jak to nazywamy, rodzinną atmosferę, kameralny układ. To taki po prostu taki sposób na zarabianie pieniędzy troszeczkę lepszy niż powiedzmy etat, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ale mało kto ma takie... nie wiem, takie ambicje tak, jakie ja gdzieś tam. Ale nie zamykacie się czasu przed tym, że ktoś... Jeżeli ktoś chce, jest tak, to jest tak, i my opcja jest. My pomagamy tutaj, bo dzielimy. No bo sami żeście powiedzieli, że tutaj ma duże znaczenie jakby odległość od potencjalnego klienta. Rozumiem, że nie wiem, no część klientów w danym mieście będzie z drugiej dzielnicy i w życiu się nie pojawi w danym miejscu. Wolałbym otworzyć kilka małych szkół faktycznie w mieście, niż takie kiedyś mieliśmy jedną dużą szkołę. To były też inne czasy, że tak powiem. Częściej klienci dojeżdżali, nie wiem, było mniej też korków. Inne czasy, bo niż są dzisiaj. Więc takie, jeżeli mielibyśmy... Nawet były osoby, którym proponowałem, prawda? Kilka szkół, żeby otworzyć. Ale macie takiego multifranczyzobiorcę, który otworzył już 2-3 punkty? Jeszcze nie. Jasne. Co z rozwojem za granicą? Dopuszczacie w ogóle rozwój zagraniczny? Że ktoś się pojawi z zagranicy i będzie chciał takie coś otwierać? Częste pytanie. Ja słyszę, ale nie wiem, jakoś nie czuję na razie. Nie czujesz tego? Zupełnie potrzeby. Obawiam się, że mamy inny, specyficzny styl nauczania w Polsce.
Troszeczkę się miesza jeszcze, trochę jeszcze mamy, nazywamy ją szkoła rosyjska, tak? Szkoły rosyjskie u nas, czyli takie twardej nauki, to przysłowiowe bycie linijką po palcach, tak? Miesza się ze stylem zachodnim, gdzie jest więcej pozytywnej tej wewnętrznej motywacji, tak? Którą my staramy się stosować, notabene w naszej szkole i gdzieś to znajduje tutaj uzasadnienie i efekty. Zachód. Nie mam pojęcia, bo to zupełnie są, każdy kraj ma inne sposoby ale nauczania. Ale znając Marcina, jeżeli ktoś by zgłosił się, że właśnie jestem na rozdrożu, może jesteś ty, na rozdrożu i chcę wyjechać, a kurczę, spodobał mi się, to Marcin jest takim przedsiębiorcą, który potrafi zaryzykować, potrafi coś nowego wdrożyć. Mieliśmy szkołę w Norwegii, tak, robiliśmy. Mieliśmy szkołę w Norwegii, właśnie. No właśnie, no bo są takie państwa, gdzie Polonii jest tak dużo, że można by się było typowo wyspecjalizować na szkołę dla Polaków. Mieliśmy Chińczyka, Turka, wszystkich tam mieliśmy, tylko nie Norwega i nie Polaka. Żeby pracował, tak? Taki śmieszny miszmasz był i zauważyłem problemy identyczne jak w Polsce. Marża identyczna jak w Polsce, każdemu było za mało zarabiać, klientom było za dużo płacić. To samo było tak naprawdę, ale też jakieś takie inne oczekiwania. No więc może to jest sens, bo jak tutaj to wychodzi, to być może. Więc ja nie wiem, znając Marcina, żeby ktoś przyszedł, powiedział, chcę w Berlinie otwierać. Robimy. To by było na pewno. A dopuszczacie coś takiego, że nie wiem, zjawia się franczyzobiorca, otworzył waszą szkołę, za jakiś czas już poczuł się biznesmenem, bo do tej pory tylko sobie na czymś tam grał i chciałby otworzyć inny biznes. Czy dopuszczacie jeszcze coś takiego? Że może prowadzić 2-3 biznesy inne? Inny biznes? Tak. Oczywiście. Tak, dla mnie też nie ma problemu. Jeżeli tylko nasza szkoła na tym jakby klienci nie ucierpią, tak, że standard zostanie zachowany, ja nie widzę. Tym bardziej, że to jest taki, jakby powiem, pół samograj, można powiedzieć, bo naprawdę jedno kliknięcie mam dokumentację dla księgowości. To jest naprawdę tak łatwo, fajnie przemyślane. No tak, to jest bardzo też policzalny biznes, bo każdy wie, przez stronę internetową wiecie, ile ludzi się zalogowało, bo przecież bezpośrednio dociera do nauczyciela. Więc jak ktoś jest ogarnięty, logicznie myślący, to dlaczego ma sobie drugie gałęzie nie robić? Co się dało, to jest zautomatyzowane. Także nawet u nas zrezygnowaliśmy z posady sekretarki, bo to organizuje nam system, tak? Jeżeli dobrze jest poprowadzony nauczyciel i klient, tak? Jeżeli są nauczeni tego, że wszystko można załatwić poprzez system, to wszystko tak działa. Jeżeli klient jest nauczony, że zawsze może zadzwonić i wszystko załatwimy za niego manualnie, no to niestety będzie to więcej pracy. Czy franczyzobiorca potencjalny, który się do Was zgłasza, musi mieć zarejestrowaną działalność, czy może zacząć z Wami rozmowy nie mając działalności, a w trakcie podpisywania umowy dopiero działalność otworzyć. Ja zalecam, żeby jeszcze nie miał działalności. Otwieramy lokal jeszcze poprzez naszą spółkę. Aha. Bo też ciekawa uwaga, że lokal wynajmujemy w ogóle na naszą spółkę. Także my podnajmujemy go franczyzobiorcy. Dzięki temu on nie musi otwierać tej działalności dużo wcześniej. Często otwiera drugiego dnia miesiąca. Tak? Od kiedy zaczął. Jasne. Jak wygląda ten proces rekrutacji? Odkąd, nie wiem, ktoś tutaj z moich widzów obejrzy dzisiejszy wywiad, chciałby z Wami zacząć współpracę. Jak to wygląda? Na stronie internetowej mamy podstronę o franczyzie. Tam jest formularz, kilka pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Kontaktujemy się z nim, umawiamy na krótkie spotkanie takie zapoznawcze, a później spotykamy się online lub w realu, to się teraz mówi, tak? Na około 3-4 godzinne spotkanie, gdzie po prostu konfrontujemy tak naszą propozycję, bo dosyć długo gadam i dużo oferujemy. Myślę, że naprawdę jest to bogata oferta i ciekawa współpraca, ale też chcemy poznać tę drugą stronę, tak? Czy podziela nasze wartości, czy podziela misję naszej firmy, bo mamy to bardzo silnie skonkretyzowane, chcemy wszyscy dążyć w tym samym kierunku. Jeżeli chodzi o kwestie dydaktyczne, bo to też jest ważne tutaj w naszym zawodzie. Następnie wspólnie czytamy umowę franczyzową, podpisujemy i zaczynamy. Ile czasu musi minąć mniej więcej od podpisania umowy do otwarcia? Zwykle to jest czasami był to miesiąc, czasami 3 miesiące, w zależności też w jakim jesteśmy, tak, na jakim etapie poszukiwania lokalu, jaki jest okres roku, bo nie każdy jest dobry na rozpoczęcie, prawda? Bo to jest takie też. Macie tutaj sezonowość jakąś? Największy nabór jest najwięcej z chętnych, gdyby wrzesień, październik. To jest tak. No bo rok szkolny się zaczyna. Najsłabsze są wakacje. Noworoczne też. Ale są różne. Będę grał. Coś trzeba zrobić. I nie zawsze wrzesień jest najlepszy. Również dużo zależy od tego, czy w mieście już jest nasza jedna szkoła, czy nie. Też jest łatwiej, jak już my jesteśmy.
gdziekolwiek, tak? Mhm. Bo jesteśmy tam wypozycjonowani już w internecie, ludzie już jakoś kojarzą markę. Mhm. Także to też to ma przełożenie. To bardzo indywidualne. Także... Jasne. Wróćmy do tego marketingu. Jak wygląda u Was marketing i cała reklama? Kto jest odpowiedzialny? Czy sieć, czy franczyzobiorca? Generalnie na siebie wzięliśmy marketing i odpowiedzialność za to. Z tego, że łatwo tam popełnić po prostu błędy i bez sensu wydać pieniądze po prostu. Także tak jak wspominałem, budżety są po stronie franczyzobiorcy, czyli my w ramach tej opłaty franczyzowej opłacamy agencję. Ale później już wszystkim się zajmujemy sami. Także strona internetowa jest po naszej stronie, Google są po naszej stronie, Facebook. Również my reklamujemy, aczkolwiek każdy profil prowadzi we własnym zakresie swój. Czyli macie centralne profile na social mediach, plus ewentualnie, nie wiem, otwieramy się w Zgierzu, mamy profil Zgierz, tak? Tak. I wtedy ten profil już lokalny prowadzi franczyzobiorca i komunikację całą robi. Wyznaczonych standardów również mamy swoje szablony, mamy jakby dajemy tutaj know-how, jak pisać te posty, jakie to mają być posty. No tak, oczywiście. To jest naprawdę taka wiedza już bardzo... szczegółowa, bardzo profesjonalna i taka, która po prostu my dajemy gotowca, to jest dobre, nie trzeba tutaj popełniać swoich błędów. Grafiki, takie rzeczy na te social media też dostarczacie bezpośrednio? Tak. Znaczy sobie edytują sobie można tak, dokładnie, ale... bo najpierw dawać swoje zdjęcie, prawda? Ale już jaka cała otoczka, to już zależy na wspólnej identyfikacji. Macie jakieś wspólne promocje, czy ewentualnie franczyzobiorca może stosować swoje promocje lokalne? Dodatkowo oczywiście, jak najbardziej. Także tak. Jest rozumiem. Black Friday, akurat na bieżąco jesteśmy, można tam, nie wiem, obniżyć cenę o 70%? W tym znaczeniu... Tak. Znaczy, to rzadko bardzo robimy. No tak, oczywiście. Bo to jest... nie jest bardziej Black Friday, to bardziej handlowy, prawda? Tak zwykle produkty się sprzedają trochę taniej. Usługi też oczywiście bywa, ale póki co nie robiliśmy tego typu. Ale my jesteśmy bardzo otwarci, w ogóle nie jesteśmy osobami, które mają, tylko moja prawda jest najlepsza. Jesteśmy otwarci, jeżeli są fajne argumenty, ktoś do nas przyjdzie z propozycją, a może tak, my to zawsze przeanalizujemy, sprawdzimy, przemyślimy, być może wdrożymy. No jasne. Więc... No w biznesie trzeba być elastycznym. Dokładnie. No. Czy przed podpisaniem takiej umowy franczyzowej franczyzobiorca może dostać draft umowy na maila, żeby się z nim zapoznał? Przed podpisaniem czy przed przeczytaniem? Przed podpisaniem, przed przeczytaniem. Ogólnie, czy może się wcześniej zapoznać z warunkami umowy? Czy trzeba podpisać jakąś... Tak zwykle robiłem, ale lubię ją przeczytać najpierw razem, żeby zrozumieli naszą intencję. Także to nie jest kwestia, że chcemy ukryć jakieś zapisy, tylko po prostu, żeby zrozumieli intencję pewnych zapisów. Szczególnie, że chodzi o zakaz konkurencji, prawda? Bo to są takie bardzo neurologiczne. Wynika też z tego, że to są zapisy. Często właśnie muzycy, młodzi ludzie, niedoświadczeni, trochę mało ufni. Tam, gdzie są ludzie tacy jak my, bardzo otwarci, życzliwi i naprawdę chcemy dobrze, ludzie tak myślą, gdzie tu jest trup w szafie, kiedy się pojawi. I dlatego właśnie chcemy z nimi to omówić, a później oczywiście mogą dostać to, żeby jeszcze sobie dali mamie, cioci, babci, prawnikowi, zobaczyli, tak, że to jest po prostu, to jest tak, jak jest. Bardzo dużo ludzi boi się podpisywania umów franczyzowych z tego względu, że chodzą legendy o potwornych karach finansowych w takich umowach. Czy u Was są jakieś kary finansowe zawarte w umowie? Tak, nie są one potworne, ale mają miejsce. Prawnik doradził nam, że warto określić wysokość kary, bo później bez sensu, żeby sąd to rozstrzygał, tak? W oparciu o różne swoje dziwne wyczyny. Czyli tutaj głównie u Was to pewnie zakaz konkurencji. Tak jest. To jest jest konkretnie bardzo wypisana, jaka to jest działalność i naprawdę musi wynikać ze złej intencji franczyzobiorcy w czasie trwania umowy lub zaraz po niej. Tak? Także my nie będziemy zakazywać komuś pracy w tym zawodzie, bo mamy świadomość, że komuś może się nie powieść prowadzenie szkoły, czy może nie znaleźć w tym swojego sposobu na życie. No tak, oczywiście. Ale musi grać, bo tylko to robi w życiu, tak? Bo bardzo często to jest wszystko, co potrafi, albo najlepsze, co potrafi i ma prawo uczyć w innej szkole, ma prawo nadal muzykować. Po prostu nie chcemy, żeby swoją szkołę otworzył zaraz. No, po to do tego uczycie. Właśnie. Jak wyglądają szkolenia u Was? Są jakieś szkolenia w ogóle? Tak, a to może to są szkolenia, mamy swoją platformę EduArtis, gdzie dajemy szkolenia franczyzobiorcy, żeby on właśnie będąc, przypuśćmy, pianistą, miał także możliwości powiedzenia trochę gitarzyście, perkusiście, wokaliście, gdzie muzycy to tak jak nauczyciele jest. Język polski, matematyka, WF, to wiadomo, to każdy z nich jest nauczycielem, ale jednak ma specjalizację inną. Więc tutaj dajemy takie szkolenia. Mamy takie wiki artyst swoje, czyli to jest takie know-how nasze spisane, gdzie tutaj zawsze, jak już obejrzy ktoś szkolenie, może sobie przypomnieć na zasadzie notatki jakieś w tej wiki, więc jeżeli mają franczyzobiorcy jakieś pytania, to nie trzeba do nas dzwonić i umawiać się na spotkanie, że jakąś małą rzecz spytać, tylko właśnie mają to wiki, wpisują, najczęściej tam jest odpowiedź,
Jak nie ma odpowiedzi, to się szybko pojawia. Więc to jest, nie są pozostawieni sami. Czy jakiś webinar zrobimy, tak? Online, webinary, tak. Zatrudniamy osoby szkoleniowe, bo temat jest tak obszerny, że nie tylko właśnie, bo to nie jest tylko tak naprawdę gra na instrumencie, ale to jest cały marketing, cała, no mnóstwo różnych rzeczy. Klienta, obsługa klienta. To jest bardzo ważne. Jakby uczymy bardzo dużo właśnie nawiązywania relacji z klientem, że nie to, że jak przyjdzie, to nie jest najważniejsze, że on przyszedł i już, tylko teraz utrzymać tego klienta dalej. To jest cały sukces. I jak to zrobić? Więc zatrudniamy zewnętrzne również firmy, które pomagają nam w szkoleniach. Robimy to online, czasami nagrywamy, udostępniamy. Staramy się też robić na żywo. My jeździmy z Marcinem też po różnych placówkach. Więc No i taki nowy pomysł mamy, żeby spróbować też szkolenia stacjonarnego dla nowych franczyzobiorców. Jeżeli byśmy większą ilość otwierali naraz, to po prostu zrobić takie dwudniowe szkolenie z kilkoma modułami i tak solidnie od A do Z przeszkolić. Jasne. Jeżeli byście mieli potencjalnych moich widzów i potencjalnych waszych klientów zachęcić w jakikolwiek sposób do tego biznesu, w paru zdaniach, jak byście mogli zachęcić? Jest to niesamowita przygoda, może ja zacznę. Jest to niesamowita przygoda, która otwiera różne możliwości, nie tylko rozwoju zawodowego, spełnienia zawodowego, ale także rozwoju osobistego, wejścia na taki wyższy level w ogóle świadomości i czerpania satysfakcji z wyuczonego zawodu, tak naprawdę, na takich standardach, jakie pasują Tobie, właśnie Tobie, jakie Ty byś chciał, nie narzuconych. A jeżeli masz jakieś obawy związane z prowadzeniem firmy, czy to właśnie ze względu na prawo, na własną działalność, na kwestie biznesowe, na kwestie, czy dam sobie radę, czy będę potrafił być dobrym liderem, to w tym wszystkim właśnie chętnie pomogę. To mówię ja jako ja, bo to jest mój konik, tym się pasjonuję i bardzo lubię ten temat, uwielbiam kwestie automatyzacji. Moim celem jest sprawienie, abyś mógł skupić się głównie na kwestiach dydaktycznych, na uczeniu, a cała reszta, kwestia biznesowa jest jak najbardziej, jak najlepszym stopniu przybliżona i uproszczona dla Ciebie i zautomatyzowana. Mhm. Po jakim czasie taki biznes zaczyna zarabiać? Ile czasu musi upłynąć, żeby w ogóle zaczął on się spinać? Nasz rekordzista ten break even osiągnął w drugim miesiącu już. Tam znaleźliśmy perełkę lokal, który był tani, a było kilka sal i było to miasto, w którym już wcześniej był Artes. Więc tam już po dwóch miesiącach mieliśmy odpowiednią ilość ludzi. Teraz ta franczyza działa już pół roku i tam jest ponad 70 osób i już zarabia. Także to są takie okresy. Są miasta, gdzie idzie dłużej. Dużo, bardzo dużo. 90% zależy od zaangażowania samego franczyzobiorcy. Od podejścia. Bo my możemy zrobić bardzo dużo, klienci będą napływać, ale co z tego, jeżeli nie będą zostawać. Jeżeli będą rezygnować po jakimś czasie. Jak ktoś po trzech miesiącach, to jest taka uwaga do wszystkich franczyzobiorców, myślę, nie tylko w naszej branży. Jeżeli klient mówi, że jest za drogo, to nie zawsze znaczy, że produkt jest za drogi, tylko że jest niewarty swojej ceny, prawda? Tak, dokładnie. I czasami po prostu wystarczy tę cenę odpowiednio wybronić, dowieść, że tak powiem, tak odpowiedniej wartości produkt i to wszystko zacznie się spinać. Także. Ale my też mamy takie właśnie, dzięki temu, że sami już nie prowadzimy szkoły, a zajmujemy się tylko rozwojem franczyz, mamy też takie zloty, taka patrzenie na te placówki, jakby dostrzegamy pierwsze sygnały, że może coś być nie tak, więc tutaj informujemy i też nie czekamy, aż będzie tak źle, że trzeba będzie zamykać szkołę, tylko tutaj konkretne wytyczne dajemy, co by było trzeba zrobić, żeby było lepiej. Jasne. Jak sądzimy, radzimy, ale już wykonanie, to już nie my jesteśmy tej sprawczy, tylko ta osoba, która się za to po prostu wzięła. Czy macie stałe godziny otwarcia, że musi taka szkoła być, nie wiem, od 9 rano do 18 powiedzmy otwarta każda jedna, czy ustalamy te godziny otwarcia w zależności od miejsca? To już ustala franczyzobiorca, że to ma być szkoła otwarta, przede wszystkim dla klientów. Tak. Zwykle jesteśmy otwarci tak jak są klienci, tak jak są nauczyciele. Więc czasami są podane godziny otwarcia, ale raczej chodzi o kwestię, kiedy odbieram telefon, tak? Ale czy kiedy odpowiadam na maile, ale bywa, że lekcje są i o 22. No tak, stąd moje pytanie, bo bardzo dużo tutaj pewnie właśnie nauczycieli pracuje w tym zawodzie, którzy uczą nie wiem, od rana w szkołach i tak dalej, i nie mogliby się pojawić na tych lekcjach. Tak jest, a raczej pracujemy popołudniami, także dostosowujemy się. To, co jest chyba naszym dużym sukcesem, to, że nauczyciele, którzy do nas przychodzą, pracowali kiedyś gdzieś i wchodzą do Artyzu, mówią, że to jest świetne miejsce.
i często później staje się to pierwszym, głównym miejscem pracy, gdzie te zarobki dzięki temu, że właśnie nauczyciel ma też możliwości jakiejś negocjacji i może wybronić tą swoją cenę, to też jego zarobki są no, wyższe niż na typowym etacie. Więc to jest właśnie to jest takie pytanie, które bardzo często zadają potencjalni franczyzobiorcy. Ile można zarobić na dobrze rozkręconej szkole? No, to jest dobre pytanie, bo tutaj to, co wspominałeś wcześniej, dużo zależy od skali, jaką prowadzimy, tak? Bo jak każdy biznes, tak, ten również jest skalowalny i od tego będzie zależała wysokość. Mhm. Więc dużo zależy głównie od tego, jeżeli mamy taką trzysalową szkołę, czyli małą szkołę na 100 paru klientów, to zarobki będą oscylowały od 8 do 15 tysięcy miesięcznie. Można więcej, tak? Można i 30 tysięcy i 40 osiągnąć. Sami gdzieś takie kwoty kiedyś na szkoły osiągaliśmy. Ale wiązało się to z większością pracy, z większością zatrudnionych klientów, obsługą też nauczycieli, tak? Cała kwestia jeszcze logistyczna, prawda? Dochodzi, jest to, trzeba posprzątać. Tak. To też był już lokal duży, więc trzeba było i osoby mieć odpowiednią do tego. No oczywiście, przy takim bardzo dużym lokalu to na pewno trzeba już zatrudniać kogoś. Tak, trochę inny system, trochę coś innego niż teraz to, co oferujemy. Więc. Jasne. Czy moglibyście jeszcze raz podać kontakt do Was, jak się strona nazywa internetowa? Tak, zapraszam na stronę www.artys.pl. W stopce jest informacja o franczyzie, tam więcej informacji. Wspomnieliście jeszcze, że macie swój kanał na YouTubie. Jak się nazywa ten kanał? Artys Polska, to jest ważne, żeby dopisać Polska. I tam na bieżąco publikujemy taki kanał, który jest zarówno dla franczyzobiorców, jak i dla naszych klientów, po prostu mówiący generalnie o naszej szkole, więc to tutaj możecie troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat naszej misji i tego, jakiego mam podejścia w ogóle do edukacji, do nauczania. Jasne. Jeżeli będziecie zainteresowani biznesem, ewentualnie tym kanałem, też możecie rozwinąć opis filmu i w opisie filmu będzie na pewno kontakt i link do kanału. Myślę, że przybliżyliśmy Waszą franczyzę i Wasz biznes. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wywiad. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w miarę możliwości bardzo proszę, udostępniajcie ten film, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i zapraszamy do współpracy. Dzięki, cześć. Pozdrawiamy.